Zabiegany, przytłoczony pracą człowiek powinien od czasu do czasu odejść od swojej codzienności i udać się na pustynię. Ale co zrobić, jeśli jest ona nieosiągalna? Można stworzyć sobie pustynię w mieście, zmienić wagon pociągu w miejsce medytacji, ulicę miasta we wnętrze świątyni, gdzie niezależnie od zgiełku tego świata może dokonać się spotkanie z Bogiem, gdzie będzie można odnaleźć radość i szczęście, których źródłem jest Bóg. Czy jest to możliwe? Pozwól, by Carlo Coretto zaprowadził Cię na taką pustynię. Trzymam w ręku bardzo małą książeczkę, natomiast o bardzo bogatej treści. Dlatego tym bardziej chciałbym Wam ją polecić. Książka napisana jest ponad pół wieku temu, nie straciła nic ze swojej aktualności. Pustynia w mieście. Wydana jest przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła. W 2014 roku było ostatnie wznowienie. Niestety nie ma nowych wznowień, ale książkę bardzo łatwo nabyć w internecie, na przykład w księgarni internetowej Tezeusz. Autor Carlo Coretto urodził się w 1910 roku, a zmarł w 1988. Znany jest na świecie bardziej z książki Listy z pustelni, na której przebywał 10 lat, ale tym razem zaprasza nas do przeprowadzenia swego rodzaju eksperymentu. Czy możemy znaleźć pustynię w mieście? Zacytujmy. Ta książka jest próbą pomocy tym, którzy są zajęci, przytłoczeni pracą i którzy na pytanie, czy się modlą, odpowiadają: nie modlę się, nie mam czasu, mam tyle na głowie. Zobaczmy, co da się zrobić. Pustynię można znaleźć wszędzie, nawet w mieście. Jeśli potrafisz kochać, jest to możliwe, choć nieco trudne. Spróbujemy. Nie zapomnij tylko, że pustynia nie oznacza braku ludzi, lecz obecność Boga. Koniec cytatu. I tu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego wybrałem właśnie tę książkę. Obecność Boga autor potwierdził swoim życiem. W 1954 roku wstąpił do zgromadzenia braci mniejszych Jezusa, a w 1965 w Spello koło Asyżu założył Fraternię Małych Braci, ośrodek modlitwy dla szukających ciszy i skupienia, i przez ponad 20 lat aż do śmierci był animatorem tego ośrodka. Napisał ponad 20 książek, które zostały przetłumaczone na wiele języków. Posłuchajmy, co mam nam do zaproponowania. Tymczasem zróbmy pierwszy krok i przejdźmy do pierwotnego projektu. Ta książka została pomyślona jako pomoc. Pokazuje, jak spędzić tydzień na głębokich modlitwach, wnikliwym poszukiwaniu Boga w wirze codziennych zajęć. Wybierz jakiś tydzień, wszystko jedno jaki. Nie szukaj długo. Zaakceptuj rzeczywistość taką, jaka jest. Miej obok siebie Biblię, która jest nieodzownym narzędziem, i skup się na miłości, jaką masz w sobie. Nie przejmuj się miejscem, wszak wszystko jest przestrzenią Boga i środowiskiem naznaczonym Jego obecnością. Koniec cytatu. Autor próbuje odmienić całkowicie nasze myślenie. Królestwo Boże jest w nas, czynach, gestach, sytuacjach, które nas spotykają w tej czasem nudnej rzeczywistości, stale powtarzanych czynnościach. Dlatego warto na chwilę się nad tym zastanowić. Zacytujmy jeszcze raz autora. Potraktuj rzeczywistość, w której żyjesz, zajęcia, pracę, relacje z innymi, spotkania, spacery, zakupy, gazetę do przeczytania, dzieci, które musisz wysłuchać, jako całość, od której nie możesz się oderwać, o której musisz myśleć. Powiem więcej, jako całość, przez którą Bóg się do ciebie zwraca i przez którą cię prowadzi.
Uciekając nie odnajdziesz szybciej Boga, ale zmieniając swe serce inaczej spojrzysz na wszystko. Odnalezienie pustyni w mieście możliwe jest tylko pod jednym warunkiem. Że ujrzysz rzeczy od nowa, dotkniesz ich z nowym nastawieniem, pokochasz odmienionym sercem. Teilhard de Chardin powiedziałby, że musisz objąć je czystym sercem. I wtedy nie trzeba uciekać, oddalać się, zamykać gdzieś między jawą a snem, łamać głowę nad tym, co myślą, a co robię, modlić się, żeby następnie rzucać się w wir zajęć, od jednego do drugiego, żyć cały czas w chaosie, mieć podzielone serce, nie wiedzieć, w co ręce włożyć. Sama rzeczywistość nas nauczy i to jak. Rzeczywistość tak taki pojazd, którym Bóg zbliża się do mnie. W rzeczywistości dnia powszedniego w bardziej konkretny sposób odnajdę Boga niż w pięknych rozważaniach, jakie mogę o Nim snuć. Zwłaszcza jeżeli ta rzeczywistość jest bolesna, a wola wystawiona na ciężką próbę, kiedy w bardziej oczywisty sposób dostrzegam swoje ubóstwo. Koniec cytatu. Dalej książka składa się z 7 rozdziałów, każdy na jeden dzień tygodnia. Zawiera on propozycje psalmów i tekstów biblijnych na każdy z tych dni. Zaczynamy od poniedziałku, kończymy na niedzieli, celebrując zmartwychwstanie Pana. Na każdy dzień przygotowane jest również rozważanie duchowe autora. Powiecie, no dobra, takich książek w dzisiejszym świecie są tysiąca. Po co sięgać po coś, co napisane jest pół wieku temu? Zacytuję autora, aby was przekonał do jego spojrzenia na życie wewnętrzne i naszą egzystencję. Nigdy nie miałem problemu z odczuwaniem Bożej obecności, zwłaszcza gdy byłem mały. Dziwna i niewiarygodna natomiast wydawała mi się Jego nieobecność. Poczułem się zanurzony w Bogu, otoczony Nim jak ptak w powietrzu, jak drewno w palenisku, jak dziecko w łonie matki. Ten ostatni obraz był najwyraźniejszy, najbardziej przekonujący i utwierdził się we mnie. Myślę, że matczyne łono noszące dziecko jest czymś uniwersalnym, gdzie niewidzialne staje się widzialnym. Jest znakiem od Boga, który jako ojciec obdarowuje mnie godnością swego syna. Żyję w nim, oddycham i cieszę się jego rodzicielską obecnością, mimo że jeszcze cierpię z powodu, że nie nadszedł czas, bym mógł oglądać jego Boże oblicze, jak głosi Biblia, takim, jakim jest. Jeszcze za wcześnie. Koniec cytatu. Czy jesteśmy w stanie przeprowadzić taki tygodniowy eksperyment, do którego zachęca nas autor, wyjścia na pustynię, żyjąc w mieście? Czy życie duchowe jest dla nas ważne? Czy żyjąc w świecie potrafimy być zanurzeni w świecie niewidzialnym, choć również rzeczywistym? Na pewno wymaga to od nas pewnego zaparcia się i zapomnienia o sobie, rezygnację z własnych wygód i utartego schematu dnia codziennego. To jeszcze raz na koniec niech przemówi do nas autor Pustyni w mieście, Carlo Coretto. Poprosiłeś mnie, bracie, bym ci pomógł odnaleźć Boga w mieście. Pokazał, jak żyć na pustyni pośród asfaltowej dżungli, którą przebywasz każdego dnia. Sprawił, byś poczuł Jego obecność tam, gdzie się znajdujesz. Spełniłem Twoją prośbę. Nie kazałem Ci opuszczać domu. Pokazałem Ci rzeczy, które widzisz. Stany, jakie przeżywasz, są Jego miejscem, środowiskiem Jego obecności, przejawem Jego logiki, Jego dłońmi, które Cię dotykają, płodną rzeczywistością, która Cię wciąż odradza. A teraz stań przy największym oknie swojego domu, wejdź na wzniesienie, skąd będziesz mógł ogarnąć wzrokiem, ile tylko można, i padając na kolana w pokorze ubogiego, którego serce poszukuje, mów ze mną słowa psalmu.